tvpodkarpacie.pl. Jak wynika z przeprowadzonych badań, większość miast z terenu województwa podkarpackiego wyludnia się. A jak jest w Brzozowie? Czy młodzi ludzie wiążą swoją przyszłość z tym miejscem? Nie wiążę swojej przyszłości z Brzozowem. Jest to za małe miasto, jest tu za mało ludzi, za mało różnych atrakcji. No i ogólnie trochę lipa. Niestety nie. A z czego to wynika? Z braku możliwości pracy. No to jest bracie, pracę można załatwić tylko po znajomości, więc myślę, że raczej nie. Nie wiem, jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, nie wiem, co życie przyniesie. Raczej nie. A z czego to wynika? Z tego, że jest słabe, no jest duże bezrobocie w Polsce. No i tak najlepsza jest emigracja. Myślę, że nie. A dlaczego? Nie wiem, może myślę o jakimś większym mieście, ale nie wiem, nie jestem w stanie teraz jeszcze powiedzieć. Jeszcze się nad tym zastanawiałam, aczkolwiek możliwe, zobaczymy jak to wszystko będzie. No, trochę tak. Zależy, gdzie znajdę pracę. Jak znajdę tutaj, to jak najbardziej. Czyli to jest jedyny warunek, tak? Pewnie nie. A z czego to wynika? Znaczy ja ogólnie planuję w jakimś większym mieście. Nie, ponieważ jest mały rozwój turystyki, a że wiążę swoją pracę z przyszłość turystyką, bo prawdopodobnie będę pracować w hotelu, no to raczej nie. Raczej głównie z tego względu. Chyba raczej nie. A dlaczego? Nie wiem, za mało możliwości, jak na razie. Tak średnio, wolałbym jakieś większe miasto. Poszerzyć swoje kierunki, wyjechać gdzieś. To jest stosunkowo moje małe miasto. No, można tu coś porobić, ale bez przesady. No nie bardzo, tak szczerze. A z czego to wynika? No bo studia, na które planuję iść, są dalej. Tak mniej więcej Warszawa, Kraków. Myślę, że większość w sumie młodzieży teraz tak planuje, że na studia gdzieś dalej. A na studia, po studiach? Planuje pani powrót? No, zależy, bo dużo zależy od ofert pracy, prawda? Bo to tak, jak sobie wrócę i nie będę miała pracy, no to nie wiem, czy mi się tak opłaca, tak szczerze. Chyba w większych miastach jest łatwiej znaleźć pracę. Czy wiąże pan swoją przyszłość z Brzozowem? Nie, raczej nie. A dlaczego? Raczej nie, dlatego że no, nie widzę tutaj perspektyw dla siebie. Myślę, że w większym mieście znajdę coś dużo lepszego, coś, co zachęci mnie. Być może zostanę właśnie w większym mieście. Wie pani, no Brzozów jest bardzo fajny, ale jednakże za mało jest miejsc pracy. Chcę wyjechać gdzieś dalej. Znaczy wiąże pani swoją przyszłość z Brzozowem? Nie wiem, myślę, że tak, chociaż to jest trudne pytanie, bo mimo tego, że tutaj się urodziłam, to ciężko mi to określić w tym wieku. Ale myślę, że to jest dobry wybór dla ludzi, którzy już kończą szkołę, kończą studia. Myślę, że jest tutaj co robić. Raczej nie. Dlaczego? Bo będę wyjeżdżał pewnie do innego województwa. Także. Niestety nie wiążę w przyszłości z Brzozowem, ponieważ nie ma tu wielu możliwości. Także na dalszy rozwój. Uważam, że no, na dzień dzisiejszy to miasto jeszcze nie daje takich możliwości jak większe miasta. Jestem zdania, że większe miasta, większe możliwości. Dlatego jeśli wyjadę gdzieś dalej, będę miał większe szanse zaistnieć. Okej, a co musiałoby się zmienić w Brzozowie, żeby chciał pan tutaj zostać? Musiałby się rozbudować, musiałby stać się jakimś główniejszym miastem, że tak powiem. Czyli musiałoby tu więcej rzeczy się dziać. Musiałoby być więcej możliwości do pracy, do lepszej pracy i do lepszych zarobków. Więcej klubów. Jakichś dancingów, barów, rozrywek, jakieś spotkania, wie pani. No myślę, że wiem, ale co z możliwością pracy? No też średnio, nie ma co robić, tylko na polu jakieś buraki sadzić. Nie wiem, w sumie dużo musiałoby się zmienić, aczkolwiek nie wiąże przyszłości z Polską. No, chcę wyjechać. Chyba wszystko. Miała pani coś wyszczególnić? Na pewno musiała
musiałaby wejść większe możliwości dla młodych ludzi, więcej pracy. Musiałoby się chyba bardziej rozwinąć pod takim względem, że więcej takich, nie wiem, jakiś rozwój bardziej kulturowy. Jakichś wydarzeń brakuje? Nie wiem. Są organizowane na pewno jakieś rzeczy, jakieś takie spotkania, aczkolwiek myślę, że z tego za mało jeszcze. Co by mogło być? No coś jakiegoś, nie wiem, jakaś taka pewnie dobra praca albo w ogóle jakieś więcej takich rzeczy. A co musiałoby się zmienić, żeby chciał pan tutaj zostać? Nie wiem, musieliby uniwersytet jakiś założyć może. A czy w takim razie po studiach chciałby pan tutaj wrócić? To znaczy, to zależy, gdzie znajdę pracę. Jeżeli znajdę pracę w Brzozowie, to jak najbardziej. Oczywiście wszystko zależy od tego też, jaka będzie płaca, no ale to wszystko czas pokaże. To znaczy, no tak, jak do większych miast się wyjedzie, no to jakby jest więcej perspektyw. Musiałby się na pewno rozwinąć. Czyli na przykład wybudować jeszcze coś, jakieś bary, rozrywka, coś takiego. Ale nie wiem. Zalegalizować marihuanę. No właściwie nie o tym nie myślałem, bo ja od początku zakładałem, że tutaj nie zostanę. Myślę, że więcej miejsc pracy przede wszystkim. No w porównaniu na przykład do Rzeszowa, to uważam, że no jeszcze mu brakuje troszeczkę. No cóż, mało rozrywki jest w Przesowie. To jest, no niestety tak jest. No cóż, no to chyba tyle, ale przede wszystkim chodzi o to, że jest mała możliwość pracy. Zwłaszcza jeśli ma się jakieś lepsze wykształcenie, to pomimo to trudno jest zdobyć pracę w Przesowie. TV Podkarpacie.pl